Witam Was tutaj, cześć, witam wzorz. Zapraszam Was już na kolejny odcinek z Skiskanem z PlayStation 4 Mass Transit, Green Cities, Campus, Industries, Park Life. Oj, pokręciłem tą kolejność, no ale Downtown, chyba tego już nie wymieniamy. No ma, tak czy siak, dużo tych dodatków, powiedzmy w skrócie Mass Transit, no i pozostałe setka dodatków. Pojawi się niedługo nowy dodatek, Sunset, czy jakoś tak się nazywa, z trolejbusami. Ma się pojawić za około... telefon się wyłączył. No za około jakieś 2 tygodnie. Nie wiem, przesadziłem. Następnym miesiącu ma się pojawić. W tym miesiącu. Także niedługo. Czy się pojawi związany z tym wirusem? Nie mam tego pojęcia, mam nadzieję, że tak. Nie wiem co do meta, powinno się teraz wyświetlić, ile pozostało w teorii do otwarcia meta. Natomiast czy otworzą faktycznie 4 kwietnia, nie jestem przekonany, ponieważ... No, jeżeli są to takie problemy z tym koronawirusem teraz w Warszawie i ogólnie w całej Polsce, na całym świecie właściwie, jest wszystko pozamykane, dzięki czemu na przykład moje odcinki też żadnych z Warszawy nie mogę nagrywać zbytnio, no to wiecie, widzicie sami jak to wygląda. Dobra, przechodzimy do naszego miasta. W mieście się dużo pozmieniało do ostatniego odcinka, po prostu dawno nie było już tej serii. Ona jest na ukończeniu. W dzisiejszym odcinku sobie będziemy dokończać wszystkie projekty i w kolejnym będziemy przygotowywać nasze miasto do destrukcji, czyli jakieś schrony i tego typu budynki. Natomiast co ważniejsze co do naszego miasta, jak widzicie mamy tutaj całkowicie ten nowy węzeł, nowy dworzec. Ja go wybudowałem, skromnie powiedziawszy, podłączyłem multum linii i oczywiście jak widzicie jest to całkowicie dobrze skomunikowane. Tutaj na przykład mamy linię pociągową na górze jedzie, mamy pociągi, które stąd jadą w dwóch kierunkach. Teraz tutaj się zrobił porządek, jeżeli ktoś to zauważył teraz bystrym okiem. Tu jest w końcu porządek się zrobił i to wygląda jakoś... No wygląda w końcu jakoś. Bo to wyglądało wcześniej tragicznie, jaki tu był magiel-bagiel. Dalej, tutaj mamy wjazdy i zjazdy pociągowe do naszego nowego dworca, jak widzicie tutaj też jest z zjazdem w dół pasażerskim, jakby ktoś chciał. Jest multum rozjazdów, multum wjazdów, z tym jeden tor jednokierunkowy. To jest ten tor, o jak widzicie, krótki pociąg czeka na jednym torze. Dalej mamy pętlę tramwajową, przed chwilą ją zbudowałem, z dojściem do tego miejsca. My dzisiaj tutaj trochę dopracujemy, żeby to ładniej wyglądało, jakieś budynki. I oczywiście ścieżki. Dalej, autostrady tutaj teraz mają już ostateczny kształt, tak samo jak tutaj, jak widzicie, to torowisko. Ono jest tutaj, pierwszy raz coś takiego zrobiłem, czyli skręcający rozjazd, czyli jedno jedzie tu, drugi jedzie tutaj, w tymże rejonie. I tramwaj nasz teraz jedzie tutaj pod naszym projektem Eden, tutaj przejeżdża tędy i do węzła, który budowaliśmy w ostatnich odcinkach, nie pamiętam czy to był ostatni, przedostatni. Natomiast tutaj, jak widzicie, węzeł trochę się przebudował, ponieważ tramwaj teraz jedzie dołem i widzimy go, nie jedzie tunelem, tak samo jak jest ta droga, która brakowała nam jej. Ona też jedzie tutaj na powierzchni, dzięki czemu się pojawiła masa nowych wiaduktów. Tramwaj ma tu jeszcze przystanek i jeżdżą na tej linii dwie linie. One się tutaj rozjeżdżają, tego są korki. I dalej w mieście już nie kojarzę, czy coś jeszcze zbytnio kręciłem. Możliwe, że coś kręciłem tutaj przy tych kolejach. Ja zrobię reformę kolejową, ale to już pomiędzy odcinkami prawdopodobnie. Przebuduję po prostu niektóre węzły tak, żeby działały w 100%. A i tak jest, powiem wam, całkiem nieźle. Także dzisiaj zaczniemy sobie skromnie i powoli działać. Co tego, ile mamy tej górki? Nie, niedużo. Ale jakby coś. Dobrze, jak tam tutaj to działa właśnie, swoją nogą, jak tam znasz zderzacz hadronów, którego dojazd jest wspaniałym. Będę skromny, powiem, że jest wspaniały. No i to, że całkiem nieźle. Odległość wykrywania 81%. Ciekawe, czemu nie jest max. No ciekawe. No ma, zobaczmy jak tutaj ta nasza kolej linowa działa, 22 ludków, 22 i nasza kolejka grawitacyjna, z niej zawsze mało ludzi korzysta. A, no i tutaj trochę się też zmieniło, w sensie tutaj to dużo się, jak widzicie, nie pozmieniało, bo tędy jeździć teraz multum pociągów, trzeba to przebudować, żeby był tutaj przejazd bezpośredni dla pociągów, a później one wszystkie wjeżdżają przez ten nasz mega węzeł, który też oczekuje na przebudowę, bo tutaj jest po prostu... Jak widzicie, zresztą dorzuciłem trochę dużo przejazdów, dzięki czemu to jest właściwie szachownica, a nie wiadomo właściwie co. Zresztą jak wejdziemy w podgląd sobie na pociągi,
O, to jak widzicie, tu jest multum połączeń i niektóre połączenia po prostu trzeba zrobić, żeby one nie skręcały, tylko jechały bezpośrednio do swoich najbliższych torów. Bo trzeba zrobić, żeby zminimalizować ich ruchy. Tak, jak widzicie, tutaj na przykład jest jedna linia, która jedzie, omija ten dworzec, tego nie kojarzyłem. No ale tak czy siak, tego się dużo tutaj rozjeżdża i na sam koniec, no właściwie trzeba tak to poukładać, żeby nie musiało być tak dużo tych pociągów rozjeżdżających się w tak duże rejony. Ale tym się zajmę pomiędzy odcinkami, tak jak mówiłem przed chwilą. Jest duży popyt na przemysł, a nasz przemysł się rozwija tu, a właściwie tu. Ja sobie rozwiniemy trochę to, bo to jest miejsce, dzięki czemu zarabiamy w końcu. Będziemy zarabiać, powiem tak, bo tu się wszystko importuje, tak? Bo tu mieliśmy gdzieś swój jeden las, a tak. To jest nasz cały jeden las. Natomiast wy tutaj całkowicie działacie już samotnie. Po samemu. Tak, tu swojego macie jeszcze obok lotnisko. I właśnie, a propos, jak tam nasze towarowe lotnisko? Pewnie nieźle. Pewnie na pewno całkiem nieźle. Wam tutaj dorzucimy dworzec towarowy, żeby nie było z specjalnym podjazdem do tego. Ale to za chwilę. Swoją drogą, jakbyśmy wam tutaj zrobili ten wjazd. Tak, to rondo może mieć tutaj jeszcze. Ona będzie mieć tutaj jeszcze sporo wjazdów, bo ja tutaj widzę, że no, ona ma dosyć duży jeszcze potencjał. Dobra, to tak, po kolei. Najpierw zacznijmy od naszych lasów i od tego, żebyśmy więcej zarabiali. Czyli zakłady na. Proszę bardzo, takie. Tutaj jest ta droga. No tak jakbym. W sensie ona jest. Dobra, może tak być, nawet tak jest, ale ona trochę jest na drodze tego, co chcę teraz postawić. Dobra, zacznijmy stawiać od tego w takim wypadku. Chyba i tak zresztą zawsze tak robiliśmy. Także proszę bardzo, cyk, cyk. A, no i one tutaj idealnie wchodzą, a i dotąd dochodzą. I tu później dostawiamy budynki, jakie się mieszczą. No dobra, tak możemy się umówić. I właśnie ja sądzę, że taki budynek, jakbyśmy tutaj postawili, zamiast tego, co teraz tutaj stoi, chyba byłoby lepszy. Ale zaraz zobaczymy. Zaraz to dokładnie się zorientujemy. Natomiast tak, tutaj jest zwykła droga, a nie ta spowolniająca. Dobra. Coś to tańsza, najtańsza. Dobra, włączmy odliczanie i sobie tu dorzućmy. Tak, nasz przemysł bardzo chce się budować, ale to są biura. To są przyszłe biura, ponieważ na przemysł nas zbytnio już. Nie mamy tyle miejsca, żeby przemysł jeszcze budować w tym mieście. Powiem to tak, powiem brutalnie. Niestety trzeba być już brutalnym, ale no nie możemy tak bardzo dobrze to robić. No ma tak, swoją drogą tutaj jest ten pas startowy, ja będę musiał tutaj zostawić jakieś miejsce dla tych samolotów, żeby one spokojnie mogły sobie tutaj lądować. Bo inaczej będzie nie za przyjemnie. Teraz widzę, że tutaj to inaczej te budynki wyglądają. Sprawdźmy, jaka musi być więc odległość, skoro to inaczej wygląda. 640. Okej, okay, no to jest rzeczywiście zupełnie inne. Dawaj. I dawaj. Świetnie. Chyba takie coś, że się udało zrobić, to jestem pod podziwem, bo zazwyczaj City Skylines odmawia posłuszeństwa. Zbuduj więcej terenów przemysłowych. Tak, wiem, widzę. Zaraz to zrobimy. Ale niestety to będzie zaraz, a nie w tej chwili. Ponieważ mamy dużo rzeczy do zrobienia. I tak. To możemy sobie wywalić dzięki temu. I tutaj sobie zróbmy drogę tędy. Cyk. I odtąd sobie poprowadzimy nasze magazyny. Tak, bo my to musimy mieć tutaj. One są na import. Powinny być na pełen. Jest zrównoważone, na pełny dajmy. Dzięki czemu właśnie oni będą mieli cały czas swoje surowce. To trzeba importować. Tak, bo to jest ta jedna z nielicznych właśnie tych dzielnic, której importujemy. Bo zazwyczaj wszystko wytwarzamy samodzielnie. Natomiast tutaj się nie opłaca nam to. I będziemy tylko importować. Bo nie mamy miejsca. To jest też główny problem tego. Dobra, no i tak. Dorzućmy sobie tutaj więcej tych naszych budynków. W ogóle przyspieszmy czas. To jest też jedna z ważniejszych rzeczy. Nie czekaj. A, bo tu nie są te największe. A jakbyśmy chcieli postawić te największe, to trzeba byłoby to wszystko poprzestawiać. No dobra. Czekaj, a ten większy tutaj nam nie wejdzie przypadkiem? Wejdzie. Okej. Okay. Dobra.
No dobra, na razie ty tak, ciebie przestawimy tu, bo ty tutaj się faktycznie zmieścisz. Tuż pod tym lotniskiem, normalnie nie wiem jak oni to będą pracować. Ale dobra, niech będzie. Natomiast tutaj trzeba to jeszcze bardziej oddalić. Jeśli to jeszcze musi być dłuższe. O te dwie kratki. Czy to jest ta odległość? Powiedz, że to jest, że jedną kratkę mogę skupnąć. Nie, świetnie. Skupnąć, tak, dobrze powiedziałem, skupnąć. No, cyk, cyk, cyk. I teraz sobie dostosujemy to dotąd. I dzięki temu, wróć, dzięki temu możemy to spokojnie zrobić po ludzku. Teraz tak, czy tutaj się zrobi to? Zdobi się, świetnie. Dobra. To teraz możemy to postawić, w sensie tamtej drogi pewnie nie będzie później, ale to będzie później. Cyk, cyk, cyk. A nie, nawet zostanie. Cyk. Dobra, i skoro tutaj ta droga pozostała, to my tutaj zrobimy sobie normalną drogę z zakrętami. Bo okazuje się, że mamy tutaj nawet miejsce. W sensie, na ile może być to normalna droga z zakrętami? No dobra, nie wiem wszystkim. Cyk. Podjedziesz sobie tu. I stąd będzie właśnie kolejny zakręt. Cyk. I tutaj podłączam. No, będzie to od razu przynajmniej ładnie wyglądać. I ponieważ nie mam tutaj żadnych mazaków ani innych rzeczy, żeby to ładnie podkreślić, że to jest przemysł, musimy zrobić ścieżki. A ścieżki w miarę to też dobrze pokazywać, że to jest coś takiego. Tak, nasze pojazdy tutaj te do naprawiania dróg od razu jeżdżam, jak widzicie. I zaraz im tam będzie trzeba jeszcze dorobić ten wyjazd, bo tutaj też będzie ważne. Dobra. Zawsze już to jakoś będzie ładniej, bardziej przemysłowo wyglądać. Czekaj, a jakbyśmy wyłączyli to, to w teorii dojedziemy sobie nawet dotąd. A stąd można by było wtedy nawet tutaj wykręcić to dotąd. Okej. Okay. Dobra, ale to się już nie tak fascynujmy. Tak, tutaj te nasze samoloty to mają jakieś... Nie wiem właściwie co. Jak będzie coś lądować, to trzeba będzie patrzeć, czy nie zahaczają na jakieś kominy. Póki co na razie tym się nie martwimy. Natomiast tak, tutaj jest ta droga i ja nie wiem jeszcze do końca, jakby tutaj to jest wszystko zorganizować z tej drogi. I tu na pewno trzeba puścić jakiś autobus. Tak, bo to jest... ja bardzo naprawdę mi się podoba ta dzielnica, że ona tak wygląda jak wygląda. Ale oni tutaj nie mają kompletnie żadnego transportu. Poza promami, które tutaj... Szanujmy się, promy to nie to. Niestety, promy to nie to. A najbliższy dworzec autobusowy jest chyba daleko. Co się, no ten, ale ten to jest przepełniony. O tym nawet nie myślę. Tak, nie ma tutaj zbytnio blisko do dworców. Więc będą jeździć sobie autobusy z lotniska. Co jest ewidentnie ewenementem. Chociaż gdybyśmy puścili ten autobus tutaj i tak do tego byśmy dopuścili. Nie wiem, czy to nie jest lekka przesada. Tak, to jest lekka przesada, żeby jechał przez pół miasta. Nie, do najbliższego dworca lub lotniska tego typu. A czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest metro i ono jeździ sobie tak tu hop hop, a tu można by puścić kolejną stację w teorii. W teorii to nie byłby taki głupi pomysł, a tutaj po prostu ten autobus faktycznie puścić, żeby się kręcił tylko po tej dzielnicy i do przemysłu podjeżdżał. To jest nawet więcej niż dobry pomysł. Teraz tak, gdzie dorzucimy... Czy tutaj coś z przemysłu jeszcze by nam się udało wcisnąć? Naciskiem to słowo wcisnąć. Nie? Chyba to jest dobra odpowiedź. W sensie tutaj to nawet bym się nie zdziwił, gdybyśmy to postawili. O, bo jakiś magazyn to zawsze, wiecie, dobra rzecz. O, to jakbyśmy... Czekaj, chyba wydaje mi się, że ja tu mogę to włożyć. Tylko trzeba byłoby to wyburzyć. To przestawić. I gdybyśmy tutaj cofnęli tę drogę, czyli usunęli nasze piękne zakręty, to będzie tutaj to. A nasz piękny zakręt i tak on zbytnio nie daje dużo na dla samochodów, więc możemy spokojnie wywalić. Szkoda. Tylko szkoda, że przy nim straciliśmy czasu. A teraz się to zapisuje. Dobra. Cyk, stąd, tutaj i postawmy sobie nasz budynek,
I no proszę bardzo, zawsze już jest coś, jeżeli chodzi o nasz składzik. Tutaj taki jeden wyglądający jak faktyczny, to możemy sobie zostawić, bo zawsze lubię jak coś widać, a nie tylko jest wszystko pochowane pod ziemią i tak dalej. Natomiast czy tutaj będziemy wciskać jeszcze to? No można by było. Coś tutaj to się nie zmieści, tak to wiem, ale tutaj sobie to postawimy. A więcej budynków to my nie mamy. Mamy duże to i mamy to. To już nie, to stąd już nie, nic nie dorzucimy. Jedyne co faktycznie tutaj jeszcze podorzucamy sobie, to w rejonach pustych dorzucimy sobie po prostu zwykły przemysł leśny. Taki miałem od początku zamysł, żeby tutaj po prostu porzucić sobie zwykły przemysł leśny. On będzie nam produkować wiadomo co. Dobra. Proszę bardzo, play, w ogóle nie wiem czy była pauza. No i tak, tutaj się możecie budować, ale tylko w tym rejonie, bo dalej to mamy wylot samolotowy, to wiecie, to bój się Boże, żeby tam postawić coś takiego, a tutaj proszę bardzo, małe laski mogą się budować. Tutaj, tutaj i tak samo tutaj, bo tutaj jest płot, to jak jest płot, to wiecie, to jest bezpiecznie. I tutaj też do tego rejonu możecie się spokojnie, bym powiedział, budować bez tej krateczki. I stąd tutaj dalej, czekaj, tu byśmy sobie to postawili, w sensie to jest tylko, żeby wyburzyć bagaż, no. I stąd byśmy sobie puścili tę naszą autostradę, żeby ona wyjechała stąd. I właśnie gdzieś tutaj się podczepiła z magistralą, dzięki czemu będzie tutaj jeszcze jeden dobry bezpośredni wjazd dla tego wszystkiego. Okej, dobra. Tu mógłbym pozmieniać sobie te zjazdy i wyjazdy i tak dalej, ale sądzę, że chwilowo to nie ma sensu. W sensie, w niektórych miejscach się po prostu tego nie da zrobić, tak? Chociaż tutaj gdybyśmy to zrobili, to nie byłoby takie złe. Tak, bo to jest ten jeden chyba, gdzie faktycznie to by się liczyło. I tu możemy też dorzucić. Tutaj. Tutaj zaraz wiedziałem, że tutaj jest to tam do takie małe. Tak, bo tutaj jest bardzo duży ruch. Dobra, nie, tutaj dorzucimy sobie, natomiast w tym miejscu możemy sobie to usunąć, bo tam faktycznie jest już mniejszy zjazd, a tu jest największy. Okej, dobra, i co oni... Aj, teraz nie będą mogli jeździć po ludzku. Dobra, nie, to wróćmy z tym, jak to było przed chwilą. Bo tak, zapomniałem o tym, że są pewne bugi w City Skylines, dzięki czemu bez Traffic Manager nie da się nic zrobić po ludzku. O, widzieliśmy samolot. W sensie nie widzieliśmy, jak wylądował. Szkoda. Szkoda. Dobra, bo my tutaj już dosyć dużo czasu spędziliśmy przy tym, a ja chciałem się zająć czymś innym. Czekaj, czy oni teraz... Ile ich tu będzie zawracać, tak? Stosunkowo dużo. Dobra. Niech oni tak to już sobie pokręcą się. Dalej. Widzicie tutaj ten pusty obszar. My oczywiście go wykorzystamy i to rzecz jasna niecnie. Jak widzicie, mamy tutaj kategorię drzewa i lasy. To ty musisz stąd pójść. Dobra. I ta kategoria zostanie tutaj właśnie użyta niecnie w celu zalesienia tych obszarów, oczywiście rzecz jasna, ale dla biznesu. I ponieważ mamy piękne drogi gruntowe, może przesadzimy z tym piękne, ale mamy drogi gruntowe i one spokojnie właśnie powinny nam tutaj pomóc w tym, że aby tutaj to było piękne. No ale teraz tak, zróbmy sobie po prostu to wzdłuż granicy, ale nie jak najbliżej, tylko żeby nam tutaj płotu nie rozwaliło. Czyli powiedzmy, że w takiej odległości i sobie dorzućmy to na razie gdzieś dotąd. O co nie. I tutaj będziesz mieć dojazd. Dobra. I to całkiem nieźle wygląda. Tu sobie to możemy dorzucić i tutaj nasz laski. Tak, te takie. Tutaj nie. Tutaj też może ich parę się wybudować. Oczywiście tutaj dorzućmy sobie naszą dzielnicę, żeby się to przyciągnęło. Tak, ja na początku nie myślałem, żeby to zrobić i już skoro tak zaczęliśmy robić, to już tak skończymy dzisiaj. Czyli żeby to tak wyglądało. I teraz tak, przemysł leśny jest tu kategoria, dobra.
I tak, widzę, że tutaj właśnie jest problem, bo nie ma lasów. Czyli trzeba stworzyć lasy i wtedy będzie się to spokojnie robiło lasy. I tutaj też jakiś może las jeszcze dorzucimy, zobaczymy jak to będzie. Jak to wyjdzie. Dobra. Tutaj są te nasze... No tak, najpierw trzeba dorzucić drzewa, a potem możemy dopiero zacząć to budować. Więc proszę bardzo. I nie ma znaczenia jakie są drzewa, ważne żeby gra wiedziała, że tu są drzewa, dzięki czemu będzie też szybciej mogło wszystko się rosnąć. No i ja później prawdopodobnie pousuwam niektóre, bo wiecie. Na pasie startowym nie lubię mieć drzew. Tak jakoś mi wyszło. I tak, widzę, że nie jesteśmy jeszcze na ostatnim etapie rozgrywki. Co do właśnie naszych lasów. Ale dobra. Bo musimy ich więcej poustawić. Dobra, niech będzie. Najwyżej później pozmieniamy, chociaż wątpię, ale jakby coś... Tak, nasza droga gruntowa tutaj będzie przepełniona pojazdami, które będą później tutaj to wozić i przewozić i w ogóle. Ale to szybko sami zauważycie. A ja niestety tutaj w tej kategorii nie będę mógł nic zbytnio zrobić. Tak, tu widzę, że się kończy nam pas startowy. Więc sobie poustawmy. Kończy. Właściwie to zaczyna chyba. Dobra. A i przy okazji przybrali od razu taki typ drzew. Dobra, zobaczmy jakie nas interesują. Bóg. Nie. Olcha. Chyba drzewo i glasy najbardziej mnie interesować. Tak, drzewa i glasy najładniej wyglądają. Co się w tym rejonie, co nie? Przy okazji będę pokazywać, że tutaj jest zły gęsty las obok i będzie to całkiem ładnie wyglądać. Dobra. Swoją drogą, jak teraz sobie pomyślałem, tak byśmy zrobili na odwrót tą drogę, to nie wiem, czy by to nieładnie wyglądało. To nie, drzewo i gęste. I ty też drzewo i gęste. Ciekawe, czemu jest tutaj na odwrót. Tak, bo by ta droga się tak wiła. I by nie było widać granicy. Dobra, dajcie mi chwilę, przebuduję to wszystko. Jednak jak widzicie, ta chwila była trochę dłuższa i dosyć dużo pozmieniałem dookoła naszego cepela. Dookoła niego jest cały nasz przemysł leśny, włącznie z wieżami radiowymi. Jak widzicie, prezentuje się to naprawdę pięknie, piękne lasy dookoła naszego lotniska, tak ładnie podzielone tutaj właśnie tą ulicą. Nasz przemysł zaczął też ładnie zarabiać, z tego co pamiętam, za chwilę, o, właśnie w tym momencie wam pokażę. Nasz przemysł naprawdę zaczął ładnie zarabiać, bo jesteśmy tutaj 2000 na plusie, co daje nam dosyć ładny zysk, jeżeli chodzi o tą dzielnicę. No i co tu już mówić, jak widzicie, to wygląda całkiem nieźle. Tutaj tak wygląda nasz przemysł, trochę drzewek też dorzucałem, oczywiście wszędzie za płotem, żeby nie było żadnych nieprzyjemnych incydentów. I tam, gdzie samolot leci dalej, są ładne, piękne przejazdy dalej. Oczywiście to jest do dopracowania, ale co to tam mniejsza z tym. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dźwięczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!